Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, który prowadzi własną firmę, czy jesteś w zarządzie firmy, która organicznie rosła i doszła do pewnego poziomu, to może się zdarzyć, że nie miałeś nigdy okazji poznać, czy skupić się bliżej metodycznie na wiedzy, jeśli chodzi o zarządzanie, o przywództwo. Są różne obszary, jeśli chodzi o te tematy. I tak myśląc o potrzebach tego typu osób, stworzyłem coś, co nazwałem Akademia Przedsiębiorcy. Akademia Przedsiębiorcy, 7 modułów. I te moduły, które są w Akademii Przedsiębiorcy, to są te tematy, które ja najczęściej właśnie widzę jako tematy, o które proszą mnie o wsparcie liderzy, z którymi pracuję jeden na jeden. No są liderzy, którzy mówią: Panie Bernardzie, ja panu zapłacę 12 tysięcy, pracuję przez 12 tygodni, dzień w dzień pan będzie mnie wspierał. Są też tacy, którzy mówią: Panie Bernardzie, no 12 tysięcy to jest dużo, no ja bym chciał materiały od pana dostać, może jakieś pojedyncze konsultacje, ale może na jakichś innych warunkach finansowych. Wtedy mówię: oczywiście, jeżeli wolicie państwo, to jest Akademia Przedsiębiorcy, gdzie jest 7 modułów, płacicie państwo od każdego modułu 1000 złotych. Możecie moduły realizować miesiąc po miesiącu, wtedy inwestycja się rozkłada na 7 miesięcy. Możecie tydzień po tygodniu, wtedy jest to 7 tygodni, czy na przykład co drugi tydzień, to już się umawiamy, zależnie od tego, jak Państwu jest wygodniej pracować. I te moduły rozpoczynają się od takiego modułu, ja to nazwałem psychologia lidera. A tak naprawdę to chodzi o to, żeby zdać sobie sprawę z tego, że potrzebujemy właśnie osiodłać swoje emocje, swoje nawyki budować, ten fundament, organizować swoje miejsce pracy, gdzieś przygotowywać swój kalendarz, swoją listę zadań, no bo to od tego tak naprawdę otwiera się cały obszar, to otwiera Akademię Przedsiębiorcy. Kiedy już ten temat, ten pierwszy moduł realizujemy z uczestnikami Akademii Przedsiębiorcy, no to wtedy kolejny obszar, ktoś mówi, sprzedaż jest najważniejsza, czyli temat rozumienia lejka sprzedaży, rozumienia systemu zarządzania sprzedażą, planowania sprzedaży, przewidywania sprzedaży, to jest jeden z modułów, w którym pracujemy. Sprzedaż to pieniądze. Bliski temu kolejny temat, kolejny moduł to budżetowanie i finanse. Zwykle moi klienci mają bardzo dobrych księgowych, systemy księgowe mają bardzo poprawnie robione, a jednocześnie gdzieś brak tej kompetencji dyrektora finansowego, czyli tej osoby, która nie tyle księguje to, co było, ale planuje, przewiduje te pieniądze. To oczywiście nie chodzi o to, żeby zatrudniać na stanowisko dyrektora finansowego, ale jako właściciel, jako prezes małej firmy, to jedną z Twoich ról jest tak naprawdę pełnienie funkcji dyrektora finansowego. I tutaj jeden z modułów to jest właśnie przybliżenie tych kompetencji, tych obszarów, które każdy z nas powinien gdzieś się orientować, jeśli chodzi o budżetowanie, zarządzanie finansami. No i potem patrzymy nieco szerzej, czyli strategia, wizja, model biznesowy. Potem rozwój naszych pracowników, programy rozwojowe, ocena, informacja zwrotna, to jest często duży obszar. Komunikacja, czy nawet można powiedzieć wywieranie wpływu, czyli takie komunikowanie, żeby osiągać swoje cele. I siódmy moduł, zarządzanie przedsięwzięciami, zarządzanie projektami. W każdym z tych modułów moi uczestnicy otrzymują materiały w postaci audiobooków, takich 30-minutowych MP3-ek. Dostają też zaproszenie do webinarium, do takiego godzinnego spotkania online, gdzie ja prezentuję te narzędzia z danego obszaru, te przedmioty. Uczestnicy to obserwują, mogą się włączać, zadawać pytania. I też w każdym z modułów uczestnik ma indywidualną konsultację ze mną, taką godzinną do półtorej godziny, gdzie te tematy analizujemy. I też rzeczywiście narzędzia, konkretne narzędzia. Także tutaj, jeżeli potrzebujesz, drogi słuchaczu, drogi widzu, takiego kompleksowego ułożenia tych tematów, z którymi pracujesz, potrzebujesz ułożenia i pewnego takiego wybicia rytmu w tych 7 obszarach, to zapraszam Cię. Akademia Przedsiębiorcy, oczywiście na tej samej stronie www.fruga.net/system. Tam znajdziesz więcej informacji na ten temat. I oczywiście możesz to zrobić samodzielnie. No w każdym z tych obszarów, o których mówiłem, znajdziesz literaturę, znajdziesz publikacje, znajdziesz materiały w internecie. Także jeżeli Ci jest wygodniej, w tych obszarach popracujesz samodzielnie. Natomiast jeżeli jest to sensowne dla Ciebie, to zapraszam do współpracy. Ja chętnie się tym tematem z Tobą zajmę.